wielkość tego terenu to można określić jako 3/4 całej Anglii. Znajduje się on w Australii i on został sprzedany właśnie za 325 milionów dolarów australijskich. Pewnie same piachy. Najprawdopodobniej tak, ale podejrzewam, że pod tymi piaskami też musi się znajdować. To się, a wiadomo, z czego słynie Australia. Nie tylko z kangurów, z aligatorów, misia koala, ale oni też mają bardzo duże dużo węgla kamiennego. Dingo. Dingo. I dużo owiec. No właśnie. Dużo ale owiec. Na takim terenie można wypasać owce. Pustynne. Zachodźcie panu piję. Tańcujemy do białego rana z mordeską na tybo. A staruszką niedzielę zachodźcie na łowiatki do naszej chaty pozbój. Polskie Radio.